W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, dlaczego w wielu wypadkach witamina D może nie działać w Państwa organizmie. Szanowni Państwo, bardzo często spotykam się z komentarzami z Państwa strony, że od dłuższego czasu przyjmujecie witaminę D lub witaminę D z innymi witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach i mimo iż zgodnie z badaniami laboratoryjnymi udało się podnieść Państwu stężenie witaminy D w Państwa krwi, to mimo wszystko nie widzicie najmniejszych efektów działania tej witaminy. Ja w tym odcinku podam Państwu pierwszy przykład sytuacji, w której witamina D może nie działać. Szanowni Państwo, działanie witaminy D w Państwa organizmie może być w wyraźny sposób ograniczone, jeśli w Waszym przewodzie pokarmowym będzie znajdowała się bakteria Helicobacter pylori. Okazuje się, iż ta dość powszechna bakteria, która często korelowana jest z wrzodami żołądka, może powodować, iż część witaminy D w Państwa organizmie może po prostu nie spełniać swojej funkcji. Ale aby wytłumaczyć Państwu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego bakteria Helicobacter pylori powoduje, iż witamina D traci swoje właściwości w organizmie, musimy przenieść się do schematu. Po prawej stronie kolorem żółtym zaznaczoną mamy komórkę naszego ciała. Może być to dowolna komórka, na którą wpływa witamina D, czyli na przykład komórka nerek, trzustki, płuc, jelit, skóry albo komórka układu immunologicznego. Po lewej stronie kolorem czerwonym mamy oznaczoną witaminę D. Aby w żółtej komórce witamina D spowodowała uruchomienie jakiejś funkcji, witamina D musi się z tą komórką połączyć. I tu powoli dochodzimy do sedna. Komórki ciała, oznaczone kolorem żółtym, dla witaminy D mają przygotowany tak zwany receptor witaminy D, oznaczony kolorem niebieskim. I to tylko w momencie, kiedy witamina D połączy się z receptorem witaminy D w komórkach, to tylko i wyłącznie wtedy komórka uruchamia funkcje sygnalizowane przez witaminę D. I tutaj właśnie skupia się najważniejsza część dzisiejszego odcinka. Okazuje się, iż bakterie Helicobacter pylori produkują kapninę, która może łączyć się z receptorem witaminy D i uniemożliwić witaminie D połączenie się z tym receptorem. Tym samym witamina D nie będzie w stanie wywołać funkcji w komórce, a niezwiązana witamina z receptorami spowoduje, iż w naszym ustroju paradoksalnie zwiększy się stężenie witaminy D, ponieważ jej część nie będzie związana z receptorami. Przejdźmy zatem do dowodów. Badanie z 2009 roku. Metabolity witaminy D jako markery kliniczne w chorobach autoimmunologicznych i przewlekłych. Wysokie poziomy witaminy D mogą wystąpić poprzez rozregulowanie receptora witaminy D, czyli VDR, przez ligandy bakteryjne, uniemożliwiając receptorowi ekspresję enzymów niezbędnych do utrzymania witaminy D w prawidłowym zakresie. Szanowni Państwo, może pojawić się pytanie, dlaczego akurat ta jedna bakteria ma, mówiąc kolokwialnie, jakikolwiek interes w tym, by witamina D nie działała? Bo w rzeczy samej, jeśli witamina D nie połączy się z receptorem, to mówiąc najprościej, nie będzie ona w danej komórce działała. Znakomicie pasuje tutaj łacińska sentencja "Is fecit cui prodest", czyli zrobił ten, kto skorzystał. Bakteria ta zatem musi mieć jakąś korzyść z tego, że zablokuje działanie witaminy D. Jaką zatem korzyść bakteria Helicobacter pylori odniesie przez zakłócenie funkcjonowania witaminy D? Okazuje się, iż odniesie ogromną korzyść, ponieważ witamina D w bardzo skuteczny sposób przyczynia się do zmniejszenia zakażenia tą bakterią we wrzodach żołądka. Mówiąc prościej, bakteria ta, blokując receptor witaminy D, po prostu się broni. Broni się, by przeżyć. Metaanaliza z 2019 roku. Wpływ witaminy D na zakażenie i zwalczanie bakterii Helicobacter pylori. Wnioski. Witamina D była czynnikiem ochronnym przed zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. Ponadto witamina D może poprawić wskaźnik skuteczności eliminacji bakterii Helicobacter pylori. Niestety, na tej walce między bakterią Helicobacter pylori z witaminą D traci nasz cały organizm, ponieważ część funkcji witaminy D, jaką ona pełni, może być upośledzona. Co za tym idzie? Możemy być narażeni na wszystkie te choroby przewlekłe, które są korelowane z niedoborami witaminy D. Pomimo tego, że w naszej krwi możemy wykrywać prawidłowe, a nawet zwiększone stężenie witaminy D. Będziemy zatem bardziej narażeni na wszystkie choroby zakaźne, choroby sercowo-naczyniowe, czyli udar, zawał serca, nadciśnienie,
choroby nowotworowe, choroby jelit, choroby psychiczne czy problemy z ciążą. Szanowni Państwo, dobra wiadomość jest taka, że eliminacja tej bakterii, choć nie jest łatwa, nie jest niemożliwa. Na swoim kanale nagrałem o tym film, podając kilka substancji, które mogą wspomagać leczenie tej bakterii. To m.in. żurawina, sulforafan, lukrecja, kurkuma, galusan epigallokatechiny zawarty w zielonej herbacie, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a szczególnie kwas dokozaheksaenowy oraz olejek cedrowy. Zachęcam Cię do obejrzenia tego odcinka, odnośnik do niego umieszczę w opisie tego filmu. To była dobra wiadomość, niestety zła jest taka, że pestycydy, które są zawarte w wielu pokarmach, a także i w wodzie, mogą spowodować, iż witamina D utraci swoją ochronną rolę w walce z komórkami nowotworowymi. Analiza naukowa z 2013 roku. Ekspozycja na pestycydy i odziedziczone warianty genów szlaków witaminy D w odniesieniu do raka prostaty. Uważa się, że witamina D i jej metabolity hamują karcynogenezę przez stymulowanie różnicowania komórek, hamowanie proliferacji i indukowanie apoptozy. Wykazano, że niektóre pestycydy deregulują właściwości przeciwrakotwórcze witaminy D. Myślę, że wiele osób już wie, dlaczego powiedziałem o pestycydach i witaminie D, ponieważ w swojej książce Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie piszę, w jaki sposób neutralizować pestycydy, które znajdują się w pokarmach, zanim przedostaną się do Twojego organizmu oraz jak przyspieszyć usuwanie pestycydów z Twojego organizmu. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.